Uwaga, od razu można odkryć, że trójka jest jednym z miejsc zerowych tego wyrażenia. Po podstawieniu w miejsce x tutaj i tutaj trójki dostaniemy 8 razy 0. Ta ósemka nie jest ważna. Ważne jest to 0. Mamy tutaj iloczyn równy 0. No a tutaj dostaniemy 6 minus 6, czyli 0. Generalnie 0 po lewej stronie. Więc ja już odkrywam, że x1 to jest 3. No i teraz mógłbym tutaj coś wyłączać przed nawias, kombinować, ale chyba najlepiej będzie jednak uporządkować to wszystko. I potem zastanowimy się, jak wykorzystać wiedzę o jednym z miejsc zerowych. To teraz pomnóżmy te dwa wyrażenia i uporządkujmy wszystko, co jest po lewej stronie nierówności. Na początek x razy 3, więc 3x, następnie minus x do kwadratu, dodać 15 i jeszcze minus 5x. Do tego dodajemy 2x i odejmujemy 6, to ma być większe bądź równe 0. Zaczynamy od tego minus x do kwadratu. Teraz tak, dodać 3x, dodać 2x, no to jest 5x i jeszcze minus 5x, to wszystko zniknie. Więc pozostanie 15 minus 6, czyli pozostanie nam plus 9. I to jest większe bądź równe 0. Tak można by to zostawić, ale upraszczamy sytuację, gdy zmienimy znaki. Czyli mnożymy obie strony tej nierówności przez minus 1 i to daje następujący efekt. Tutaj zmieniamy znak, tutaj zmieniamy znak, tutaj odwracamy zwrot nierówności, no a po prawej stronie nic się nie zmieni. Teraz w zasadzie nie musimy wykorzystywać tego miejsca zerowego, aby to, co tutaj mamy, rozłożyć na czynniki. Wystarczy znać wzór skróconego mnożenia. X minus 3 pomnożone przez x plus 3 to jest dokładnie to i to jest mniejsze bądź równe 0. Ta trójka, którą odkryliśmy, jest związana z tym czynnikiem. Gdybyśmy tak podstawili trójkę tutaj i tutaj, to akurat tutaj dostaniemy 6, co nie jest ważne, bo mnożymy to przez 0. No i tutaj symetrycznie, gdy podstawimy minus trójkę w to miejsce, to wyzerujemy drugi czynnik, więc już nieważne, że tutaj będzie minus 6, to nieistotne. Razy 0 daje 0. Mamy miejsca zerowe, to nazwaliśmy x1, no to to niech się nazywa x2. O co chodzi z nierównością? No przede wszystkim to my chcemy znaleźć takie xy, dla których iloczyn, który widać po lewej stronie, będzie mniejszy lub równy 0. Tutaj mamy, zauważmy, plus przed tym wszystkim. Gdybyśmy pomnożyli, dostaniemy, tutaj widać, plus x do kwadratu, więc uśmiechnięta parabola, miejsca zerowe jasne, 3 minus 3, tutaj mamy znaki dodatnie na zewnątrz, pomiędzy miejscami zerowymi znaki są ujemne. Mają być ujemne, ewentualnie miejsca zerowe, czyli miejsca zerowe zaliczamy i wszystkie x, które dają ujemne wartości. No to mamy zbiór rozwiązań. To są wszystkie x z takiego oto domkniętego przedziału od minus trójki do trójki. To jest rozwiązanie nierówności. Na początek zróbmy dosyć dokładną imitację takiego trójkąta równobocznego. To jest o tyle proste, że jeśli przyjmiemy za długość boku 8 jednostek, no to wówczas wysokość tego trójkąta to będzie prawie 7 jednostek, takie 6,9. No i teraz jeszcze wysokości, które oczywiście padają na środki boków leżących naprzeciwko. Punkt przecięcia wysokości to jest ortocentrum. W tym akurat trójkącie pokrywa się ze środkiem ciężkości i ze środkami kół, czy też okręgów opisanego i wpisanego w ten trójkąt. Ważne jest też to, że spodki wysokości trafiają dokładnie na środki odpowiednich boków. To nazwijmy szybko te spodki wysokości kolejnymi literami i powiedzmy, połączmy dwa z nich odcinkiem FE. To by dawało, uwaga, punkt na przecięciu wysokości, no i właśnie tego odcinka, dokładnie w połowie wysokości. Przecież skoro punkt F połowi odcinek AC, a punkt E połowi odcinek BC,
no to wówczas odcinek FE połowi odcinek CD. To wynika formalnie choćby stąd, że trójkąt FEC jest trójkątem podobnym do trójkąta ABC. To podobieństwo wynika z cechy bok, kąt, wspólny kąt, bok. Mamy dwa boki proporcjonalne, ich stosunek to 1/2 i kąt przy wierzchołku C, który jest wspólny dla obu trójkątów. No skoro tak, to wysokość tego małego trójkąta to 1/2 wysokości dużego trójkąta. No więc możemy w ten sposób uzyskać pozostałe punkty, wierzchołki trójkąta PQR. Powiedzmy, niech tu będzie P, tutaj Q, a tutaj R. Ten trójkąt, który właśnie rysuję, ma pole podobno 16 razy mniejsze od pola trójkąta ABC. Od tego momentu można przedstawić kilka prostych porównywalnych dowodów, nawet dowód obrazkowy. Ale to na końcu. Teraz skupmy się na wykazaniu, że trójkąt PQR jest trójkątem równobocznym podobnym do trójkąta ABC w skali 1:4. W tym celu posłużę się takim małym trójkątem PQO i trójkątem ABO. Właśnie tutaj wykażemy, że jest podobieństwo w skali 1:4. Potrzebujemy to 1:4, no bo potem podniesiemy to do kwadratu. To jest taka prosta zasada, że jeśli mamy dwa trójkąty podobne w skali K, no to stosunek pól tych trójkątów to jest kwadrat tej skali podobieństwa. To zapiszmy w takim razie stosunek może tych lewych ramion. OP dzielimy przez odpowiednik w większym trójkącie, czyli OA. No i teraz co to jest to OP? Pamiętajmy, że to jest środek okręgu opisanego na trójkącie ABC, więc od O do A to my mamy promień tego okręgu. To stanowi 2/3 wysokości trójkąta równobocznego. Takie rzeczy warto wiedzieć. No i wiemy, że od P do A to jest 1/2 wysokości, więc możemy odjąć od 2/3, od tego promienia, od 2/3 wysokości, krótko, odejmujemy połowę tej właśnie wysokości, co dzielimy przez ponownie 2/3 wysokości, czyli przez długość promienia. Cóż, od razu skracamy przez H, już tych jedynek może nie będziemy tutaj pisać, i mamy ułamek 2/3 minus 1/2 w liczniku, a w mianowniku ułamka piętrowego ponownie 2/3. Może tak sprytnie rozszerzmy to przez 6, czyli mnożymy licznik i mianownik jednocześnie przez 6, co daje bardzo prosty efekt, bo tak, tutaj jak mnożymy przez 6, to po skróceniu przez 3 dostaniemy 2 razy 2, czyli 4. Tutaj skracamy, jest 6, przez 2 i dostaniemy 3 po prostu. No i na dole ponownie tutaj dostaniemy 4. No i wyszło, tak jak miało wyjść, dostaliśmy 1/4. To zaś oznacza, że długość odcinka OP to po prostu 1/4 długości odcinka OA. Analogicznie dostaniemy, że długość odcinka OQ to 1/4 długości odcinka OB. I to już wystarczy, aby stwierdzić, że trójkąt ten mały PQO jest podobny do trójkąta większego ABO na mocy cechy bok, kąt, bok. Mamy bowiem te dwa boki proporcjonalne, te dwa boki proporcjonalne, a kąt między tymi bokami jest wspólny dla obu trójkątów. Skala podobieństwa K to 1 dzielone przez 4, jak to było w przypadku ramion tego trójkąta. No i teraz to możemy wykorzystać do stwierdzenia, że odcinek PQ ma długość, która jest równa 1/4 długości odcinka AB. Tak na dobrą sprawę od razu możemy stwierdzić, że pole tego trójkąta PQO to 1/16 pola trójkąta ABO. Podnosimy skalę podobieństwa do kwadratu. No i tak jeszcze dwukrotnie, co dałoby cały trójkąt PQR. Ale może zamiast tego po prostu stwierdźmy, że przez analogię mamy pozostałe boki trójkąta PQR jako 1/4 pozostałych boków trójkąta ABC. I to już oznacza, że trójkąt PQR
R już w całości bez dzielenia go na części jest podobny do trójkąta ABC. Skala podobieństwa to jest właśnie 1/4, a cecha podobieństwa to jest oczywiście bok, 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 bo właśnie stwierdziliśmy, że mamy proporcjonalne boki. I cóż to oznacza? Skoro tak, to mamy bardzo ważną zależność, już powoływałem się na nią. Skoro mamy skalę podobieństwa dwóch trójkątów, no to stosunek pól tych trójkątów, pola tego mniejszego trójkąta do pola tego większego trójkąta ABC, to jest zawsze kwadrat skali podobieństwa, czyli właśnie 1/16. Tak będzie zawsze w przypadku każdych figur podobnych. Absolutnie nie liczymy tych pól, nie wykorzystujemy żadnych wzorów na pole trójkąta. Po co? Od razu powołujemy się na bardzo ciekawą, bardzo prostą, łatwą do zapamiętania zależność. No i mamy wynik taki jak trzeba. To jeszcze na koniec rozwiązanie graficzne, aż się prosi, aby je przedstawić. Jeśli przedłużymy boki trójkąta PQR, tak aby spotkały się te przedłużenia z bokami trójkąta ABC, no to zobaczymy bardzo ładną, przejrzystą mozaikę, która składa się z trójkątów przystających do trójkąta PQR. No i zaraz zobaczymy, ile tych trójkątów będzie. Jeszcze tylko tutaj połączmy te punkty. No i już elegancko widać, że mamy tutaj 16 trójkącików, włącznie z tym trójkątem PQR. I te trójkąty elegancko wypełniają cały trójkąt ABC. Przyjrzyjmy się bliżej temu ciągowi. Pierwszy wyraz, nie znamy go, ale przyda się. Za chwileczkę będziemy go wyznaczać. Drugi, trzeci, czwarty. Uwaga, piąty znamy. To jest 3/16. I zaraz dowiemy się, jaki będzie szósty wyraz z tego równania i wpiszemy to w to miejsce. Tam będzie Q niestety, no ale trudno. Coś zaraz z tym wykombinujemy. Skoro mamy Q do potęgi czwartej równe minus 2/3 wyrazu szóstego, to teraz wyznaczmy stąd szósty wyraz. Co zrobić? Mnożymy to obustronnie przez minus 3/2. To spowoduje, że tutaj się wszystko skróci i pozostanie nam A6 właśnie po jednej ze stron. Tutaj może zapiszę, co robimy. Mnożymy przez minus 3/2. Cel jest 1. Chcemy uzyskać po jednej ze stron tego równania A6. Tylko A6. I to będzie równe to Q do potęgi czwartej z drugiej strony pomnożone przez minus 3/2. I to jest wyraz szósty, więc wpisujemy to tutaj, może już minus na początek, 3/2 Q do potęgi czwartej. I teraz przypomnijmy sobie definicję ciągu geometrycznego. Chodzi o to, że przejście od wyrazu lewego do wyrazu prawego, czyli od wyrazu poprzedniego do wyrazu następnego, to mnożenie tego wyrazu poprzedniego przez stały iloraz Q. No właśnie ten iloraz, który tutaj jest zapisany. Czyli zaraz, mamy takie równanie. 3/16 razy Q daje nam takie coś. Zapiszmy to szybciutko. 3/16 pomnożone przez Q daje nam minus 3/2 razy Q do potęgi czwartej. To jest równanie, w którym Q jest jedyną niewiadomą. Więc jak wyznaczymy to Q, no to mając wyraz piąty, już będziemy w stanie dojść do wyrazu pierwszego. Mając pierwszy wyraz i Q, będziemy mogli podać wzór ogólny. Także mamy już przejrzysty plan. No i teraz przystępujemy do realizacji. Wyznaczmy Q. Od razu zauważmy, że Q musi być różne od zera. W przeciwnym razie, mnożąc ten wyraz przez Q równe 0, dostalibyśmy na pewno 0, a tutaj nie ma zera. To jest powód. Skoro tak, no to tak. W tej sytuacji możemy podzielić śmiało przez Q różne od, tutaj różne od zera i dostaniemy 3/16 równe minus 3/2 już Q do potęgi trzeciej. Pozbywamy się tego współczynnika mnożąc przez jego odwrotność, czyli przez minus 2/3, tak aby tutaj wyszła jedynka.
Po prawej stronie będzie Q do potęgi trzeciej. No to zmieńmy tylko strony miejscami. To jest prawa strona i teraz lewa strona będzie tutaj, po prawej stronie. Nie zmieniamy znaków, bo to nie ma sensu. 3 szesnaste, to co było po drugiej stronie, mnożymy przez minus 2 trzecie. Co to będzie? Na pewno wynik będzie ujemny. I teraz tak, tutaj jest dwójka, a tu szesnastka, więc dostaniemy ósemkę na dole, a trójki bezboleśnie skracamy. Pozostanie nam minus jedna ósma. No to skoro tak, to Q to będzie pierwiastek trzeciego stopnia z minus jednej ósmej. I to jest oczywiście równe minus jedna druga. Pamiętajmy, że jak pierwiastek jest stopnia nieparzystego, to minus pod pierwiastkiem nie wadzi. Przecież minus jedna druga do potęgi trzeciej daje minus jedną ósmą, także wszystko się zgadza. Czyli tak, mam już Q i mam wyraz piąty od samego początku, więc mógłbym teraz przedreptać do wyrazu pierwszego i skorzystać z wiadomego wzoru, który jest w zestawie wybranych wzorów matematycznych. No ale tak coś teraz przyszło mi do głowy, przecież to jest zadanie za marne dwa punkty i tak po najmniejszej linii oporu, już tak mamy tutaj dużo pracy za sobą, to ja dojdę do n-tego wyrazu bezpośrednio z wyrazu piątego. To jest a5 pomnożone przez q do potęgi, uwaga, n minus 5 oczywiście. Ten wykładnik plus numer wyrazu startowego daje nam numer wyrazu docelowego. No to pięknie, mamy an równe i tutaj podstawiamy 3 szesnaste, co mnożymy przez minus 1 drugą do potęgi o wykładniku n minus 5. Tutaj można się jeszcze bawić w oddzielanie tego n i tej minus piątki. To by dawało minus 1 drugą do potęgi n tej pomnożone przez minus 1 drugą do potęgi minus piątej. No i dalej możemy łatwo przekształcić. No ale po co? Według mnie taka postać tego wzoru jest równie dobra. To są tylko dwa punkty, więc na maturze już tak bym to zostawił. No a teraz jeszcze przekształćmy to do innej postaci, ale zamiast przekształcać to tak jak zapowiedziałem, to warto zrobić samodzielnie. Jednak zrobimy to tradycyjnie, czyli przedreptamy do wyrazu pierwszego. Uwaga, tutaj w prawo to my mnożymy przez q, czyli mnożymy przez minus jedną drugą. No to przecież w lewo to będziemy dzielić przez nasze q, czyli dzielimy przez minus jedną drugą, co już przy następnym przeskoku zapiszemy tak bardziej po ludzku, bardziej sprytnie. Mnożymy przez odwrotność, przez minus 2. Odwrotność to odwracamy ułamek, znak oczywiście pozostanie. I takie coś mamy jeszcze trzeci raz i czwarty raz. Co to znaczy? Mnożymy przez minus 2 i jeszcze raz mnożymy przez minus 2, no to już mnożymy przez plus 4. I tutaj również mnożymy przez plus 4. To ja mogę to zapisać jako taki jeden skok, który polega na pomnożeniu przez 16. Razy 4, razy 4. No to świetnie, to przecież od razu mogę zapisać, że A1 to jest wyraz piąty, czyli 3 szesnaste pomnożone przez 16, czyli dostaniemy po prostu po pięknym skróceniu trójkę. No to w tej sytuacji wzór na n-ty wyraz, taki już klasyczny, to jest ta trójka, pierwszy wyraz, pomnożona przez minus jedną drugą nasze q do potęgi o wykładniku n minus 1. No i znowu tak bym to już zostawił, no ale skoro już tyle zrobiliśmy, to jeszcze to przekształcimy do takiej postaci, żeby tutaj było samo n. To jest 3 razy minus 1 druga właśnie do potęgi n. Co się dzieje, gdy mamy tutaj minus 1? No możemy zapisać, że to jest razy, jednak razy, bo tu jest plus minus 1, więc razy i minus 1 druga do potęgi właśnie minus pierwszej. Albo napisać, że my to dzielimy przez minus jedną drugą po prostu do potęgi pierwszej. Nieistotne. To są tylko dwa warianty tego samego. Uwaga, co to jest minus jedna druga do potęgi minus pierwszej? Podnoszenie do takiej potęgi oznacza odwracanie podstawy. Odwracamy minus jedną drugą, więc dostaniemy minus 2. Znaku nie zmieniamy. Minus 2 to jest
To tutaj to jest minus 2, więc mamy tutaj, może jeszcze raz, an minus 6, bo 3 razy minus 2 to jest minus 6, razy minus 1 druga do potęgi n tej. Tego minusa nie możemy się tutaj absolutnie pozbywać, bo on będzie znikał, gdy podnosimy do parzystych potęg, ale pozostanie, gdy będziemy podnosić do nieparzystych potęg. Także każdy z tych wzorów się nadaje, ten, ten, no i oczywiście, czemu nie, również ten. Rozpoczynam od bardzo ważnej uwagi. Otóż dowód nigdy nie może być przeprowadzony na konkretnych liczbach. Chociażbym milion liczb wykorzystał, to jest 0 punktów, nic nie warte. Z punktu widzenia formalizmu matematycznego to trzeba zrobić ogólnie, więc kluczem do sukcesu jest umiejętność zapisania liczby x, liczby całkowitej, która przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2. No i to na szczęście jest bardzo proste. To znaczy, że to jest 5 razy całkowity wynik dzielenia plus reszta 2. Jeśli jeszcze właśnie zapiszemy, że a jest liczbą całkowitą, no to tym jednym krótkim zapisem załatwiamy nieskończenie wiele liczb. No i oczywiście, co ważniejsze, załatwiamy je wszystkie. Żadna tutaj się nie schowa. Teraz y, ta liczba daje przy dzieleniu przez 5 resztę 3, więc to jest 5 razy pewna liczba całkowita b plus reszta 3. I na tej podstawie ja mam wykazać, to jest właśnie zagadka dla mnie, że iloczyn tych dwóch liczb, czyli x razy y, da resztę 1 przy dzieleniu przez 5, więc to będzie 5 razy pewna liczba całkowita c plus 1, co jeszcze wymaga właśnie sprawdzenia, że to c koniecznie. To nie jest jakaś tam liczba ułamkowa, jakiś pierwiastek, broń Boże, tylko właśnie liczba całkowita. Jeśli uda mi się wykorzystać te dwa zapisy i przedstawić iloczyn w taki sposób, no to dopiero wtedy dostaniemy te dwa punkty. To zaczynamy x razy y i teraz w nawiasy wkładamy 5a plus 2 pomnożone przez 5b plus 3. No i nie ma wyjścia, będziemy mnożyć na zasadzie każde z każdym, czyli na początek 25ab, dodać 5a razy 3, no to 15a, dodać 2 razy 5, czyli 10b i na koniec mamy dodać 6. Właściwie niepotrzebnie to mnożyłem, bo ja potrzebuję piątkę, aby ją wyłączyć przed nawias. No i teraz zobaczmy na szóstkę. Przecież szóstka to jest piątka właśnie plus, uwaga, jedynka, która jest nam potrzebna do zapisu. No to sprawa się już wyjaśnia. Jeszcze zapiszmy raz. 25ab plus 15a plus 10b i teraz plus 5 i to jest pewna całość. Plus ta jedynka, co jest równe, zaraz będzie koniec. Teraz tutaj mogę wyłączyć piątkę przed nawias, więc wyłączam i w nawiasie dostaniemy 5ab plus 3a plus 2b plus 1 z tej piątki, ta jedynka plus 1. No i teraz wystarczy zauważyć, że tutaj w tym nawiasie nie ma szans, aby pojawił się jakiś ułamek. Jakiś pierwiastek, jakaś liczba niewymierna, nie ma mowy. To będzie liczba całkowita, no bo tak, a i b to są liczby całkowite. Mamy mnożenie przez 5, mnożenie przez 3, mnożenie przez 2, dodawanie liczb całkowitych, więc to jest właśnie to nasze tajemnicze c, które w tej sytuacji na 100% jest liczbą całkowitą. To kończy dowód. Najpierw to wszystko narysujmy, mamy bardzo małe współrzędne. Być może uda się odczytać równanie tej symetralnej wprost z obrazka. Więc tak, osie x, y, jednostka to jedna kratka. Punkt A, minus 3 i 4, czyli w tym miejscu. Punkt B, 2 i minus 1, więc tutaj.
Teraz zauważmy, że odcinek AB przebiega tutaj przez przekątny kratek. Skoro tak, to bez problemu narysujemy symetralną, bo to jest prosta prostopadła do odcinka przechodząca przez jego środek. Co prawda środek to nie jest punkt kratowy, ale też to nie jest punkt trudny do wyznaczenia. Tutaj na pewno będzie minus 1 druga na osi x i plus 1,5 na osi y. Skoro tutaj mieliśmy przejście po przekątnych, to tutaj też będzie przejście po przekątnych, no ale tych prostopadłych, więc bardzo łatwo rysujemy symetralną i równie łatwo możemy z tego obrazka odczytać jej równanie. No bo tak, mamy tutaj, może stąd, schodek na zasadzie 1 w prawo, a w pionie, ale w pionie mamy plus 1, czyli współczynnik kierunkowy jest równy 1, więc 1 razy x, no nie piszemy tej jedynki, i do tego dorzucamy jeszcze wyraz wolny b, który odpowiada za punkt przecięcia prostej z osią y. To przecież jest ta druga współrzędna, gdy za x podstawimy 0. Y musi być równe b, czyli u nas to jest 2. Cóż, według mnie zasłużyłem właśnie na 2 punkty. To teraz jednak wyznaczmy to równanie tak, jak tutaj nam każą, spokojnie, zgodnie z pewnym wzorem. Są dwie metody, no i pokażę obie. Y to jest, zgodnie z tym wzorem, współczynnik kierunkowy prostej L, niech to się nazywa po prostu A, razy x minus pierwsza współrzędna punktu, przez który ta prosta przechodzi, punkt M wykorzystamy, dodać druga współrzędna tego punktu. No to tak, może od razu wyznaczmy punkt M z wiadomego wzoru. Bierzemy średnie arytmetyczne współrzędnych końców odcinka. Wyznaczamy środek tego odcinka. X. To dodać to. Minus 3 dodać 2, co dzielimy na 2. I teraz Y. 4 dodać minus 1, czyli 4 minus 1 po prostu dzielimy na 2. I dostaniemy, uwaga, minus 1 druga jako pierwsza współrzędna i tutaj 3 drugie, czyli 1,5 jako druga współrzędna. No było to tutaj widoczne. Tu jest minus 1 druga, a tutaj mamy 1,5. To teraz ten współczynnik kierunkowy. A, zgodnie z tym, co wiemy o prostych prostopadłych, to jest minus 1 dzielone przez współczynnik kierunkowy prostej AB, czyli zapisujemy to jako AAB. Nie musimy wyznaczać całego równania prostej AB, co bardzo często przy okazji się robi, no ale po co? Nam jest potrzebny tylko ten współczynnik kierunkowy. Co to jest to AAB? Tak mówiąc brzydkim skrótem hasłowym, to jest pion dzielony przez poziom. Ten pion to jest minus 5, poziom to 5, więc już wiem, że to jest minus 1. No schodki 1 w prawo i właśnie minus 1 w pionie. Ale zrobimy to porządnie ze wzoru. Najpierw różnica y-ków, yb minus ya i w takiej samej kolejności pod spodem różnica x-ów. Różnica pionowa, tutaj różnica pozioma. Ale pamiętajmy, że musimy się trzymać tego samego tutaj indeksowania. Taka sama kolejność. Xb minus xa. I co to będzie? Yb to jest druga współrzędna punktu b. Od tego odejmujemy drugą współrzędną punktu a. Tutaj trzeba bardzo uważać. Na dole x. Pierwsza współrzędna punktu b to 2. Od tego odejmujemy pierwszą współrzędną punktu a. Odejmujemy minus 3, czyli dodajemy 3. Na górze mamy minus 5. Na dole mamy 5, no i faktycznie potwierdzamy to, co było widać na obrazku, minus 1. To nam daje a równe minus 1 dzielone przez minus 1, czyli po prostu 1. I w tej sytuacji y to jest, a może napiszmy tak nieco sztucznie, 1 przed nawiasem. W nawiasie jest x minus, uwaga, xm, czyli minus minus 1 druga. Do tego dorzucamy ym, czyli 3 drugie. Tu jest jedynka, więc nie piszemy jej. Nawias też już jest do likwidacji niepotrzebny, więc po prostu mamy x plus 1 druga plus 3 drugie, x plus 2. No i tym sposobem
potwierdzamy to, co tutaj napisałem. To jeszcze pokażę szybko drugie bardzo pożyteczne rozwiązanie. Uwaga, weźmy jakiś punkt P, przykładowy punkt z tej symetralnej. On ma dwie współrzędne, początkowo x, y, nie wiemy nic o tych współrzędnych, ale uwaga, skoro punkt P leży na symetralnej, no to jego odległość od jednego końca odcinka i odległość od drugiego końca odcinka to są takie same liczby. Możemy napisać wprost, że od A do P to my mamy tak samo daleko jak od B do P. I to nieważne, gdzie na tej symetralnej ten punkt P się znajdzie. No i teraz wykorzystamy ten oto wzór na długość odcinka. Tylko ten pierwiastek troszeczkę przeraża, więc od razu podnosimy do kwadratu i zapiszmy to, co jest pod pierwiastkiem. W pierwszym nawiasie mamy różnicę x-ów. Pierwsza współrzędna punktu P to jest x i odejmujemy pierwszą współrzędną punktu A, czyli odejmujemy minus 3. No to minus, minus 3 daje plus 3 w nawiasie do kwadratu. Do tego dodajemy podobną różnicę do kwadratu, ale z drugimi współrzędnymi. Czyli od punktu P, y, odejmujemy drugą współrzędną punktu A, czyli 4 i to podnosimy do kwadratu. To jest równe. Teraz symetryczna zabawa tutaj po prawej stronie z punktem B. Różnica x-ów. Od pierwszej współrzędnej punktu P odejmujemy pierwszą współrzędną punktu B i do kwadratu. Dodać to samo z y-kami, czyli od yp odejmujemy minus 1, bo odejmujemy drugą współrzędną punktu B i do kwadratu. Teraz musimy skorzystać ze wzorów skróconego mnożenia. Będziemy podnosić do kwadratu sumę tutaj i tutaj oraz te dwie różnice. No to jedziemy. Na początek x do kwadratu dodać, uwaga, podwojony iloczyn x-a i trójki, więc 2 razy x razy 3. Od razu dodać 6x i na koniec dodajemy trójkę do kwadratu. Teraz różnica do kwadratu, więc y do kwadratu, pierwsza liczba, teraz jest minus podwojony iloczyn y-a i czwórki, żadnej minus czwórki. Ten minus już jest. Teraz bierzemy 2 razy y razy 4, czyli 8y. No i na koniec dorzucamy 4 do kwadratu, 16. Teraz już powtarzamy szybciutko to samo z innymi liczbami, więc x do kwadratu minus 4x plus 4. Dodać y do kwadratu, dodać 2y, dodać 1. Od tego momentu już mamy ostro z górki, bo mamy redukcję kwadratów x, redukcję kwadratów y i uporządkujmy y po lewej stronie. Mamy tak, minus 8y, przepisujemy, a tutaj po prawej stronie było 2y, więc będzie minus 2y po lewej stronie i po prawej stronie może te x, które są, czyli tak, minus 4x, stąd minus 6x, tu jest czwórka i jedynka, więc dodać 5, a tu jest 16 i 9, czyli 25, minus 25 w tej sytuacji, co by dawało, tutaj będzie minus 10y równe minus 10x, a 5 minus 25 to jest minus 20. Dzielimy obie strony tego równania przez minus 10. Koniecznie to zapisujemy porządnie w nawiasie. I dostaniemy w efekcie, uwaga, y jest równe x plus 2. Po raz trzeci ten sam wzór. Przedstawiam dwa bardzo proste rozwiązania. W tym pierwszym, według mnie lepszym, przedstawiamy omegę w taki oto sposób, tylko uwaga, my tutaj losujemy bez zwracania. Czyli gdybyśmy tak przykładowo za pierwszym razem wylosowali jedynkę, to ona już nie wraca i nie może się pojawić przy drugim losowaniu. To oznacza, że musimy wykreślić te kwadraciki, które układają się wzdłuż przekątnej. W tej sytuacji moc omegi, czyli liczba zdarzeń elementarnych, to jest liczba pozostałych pól.
Początkowo było ich 49, ale 7 wykreśliłem, to daje 42 zdarzenia elementarne. Mamy moc omegi. I teraz, które zdarzenia będą dobre? Pierwsza liczba ma być nieparzysta, ale ich iloczyn ma być większy od dziesiątki, więc jedynka jest za mała. Patrzymy na trójkę. 3 razy 4 da iloczyn 12, no i potem już każdy następny jest dobry. Przechodzimy do piątki. Piątka razy 1 za mało, razy 2 też za mało, bo to jest równe 10, ale razy 3 i już następne iloczyny. To jest ok. Teraz siódemka. Siódemka razy 1 za mało, ale razy 2 i więcej będzie już dobra. To by oznaczało, że mamy raz, 2, 3, 4, jeszcze raz 4, czyli 8 i tutaj 5, 13. Mamy 13 zdarzeń elementarnych, które sprzyjają temu opisanemu warunkowi, czyli zgodnie ze wzorem na prawdopodobieństwo klasyczne dostaniemy 13/42. I teraz przejdźmy szybko do drugiego rozwiązania. To będzie taka typowa struktura drzewiasta. Powiedzmy, że jestem gapa i zapisuję jedynkę jako liczbę nieparzystą. Po prostu nie zaglądam dalej i jeszcze nie przewidziałem, że jedynka jest bezużyteczna. Druga możliwość to trójka, trzecia możliwość to piątka i ostatnia to siódemka. Ta warstwa, ten pierwszy etap odpowiada pierwszemu z tych dwóch kolejnych losowań, czyli losujemy liczbę nieparzystą. Drugi etap polega na wylosowaniu drugiego czynnika, gdy ta liczba już została wylosowana. No i tutaj wychodzi na to, że to jest ślepak, ta gałązka do niczego nie prowadzi, ponieważ musielibyśmy wylosować liczbę większą od dziesiątki, aby po pomnożeniu przez jedynkę uzyskać taki właśnie iloczyn. Więc mamy zerowe prawdopodobieństwo na to. I teraz tak, wyciągnęliśmy trójkę. Mamy w zbiorze 6 liczb. No i teraz, żeby nie rysować takiej szczotki, to ja od razu podczepię pod to wszystkie gotowe, dobre liczby, pod trójkę. To są te drugie czynniki, więc 3 razy 4, razy 5, razy 6 i razy 7. Teraz pod piątką, drugi dobry czynnik. To jest 3 razy, potem 5 razy 4, 5 nie może być, 5 razy 6 i 5 razy 7. I pod siódemką tutaj będzie o jedną liczbę więcej. Zaczynamy od dwójki, potem trójka i po kolei czwórka, piątka, szóstka, siódemki nie powtarzamy. Teraz wypełnimy odpowiednie prawdopodobieństwa, co prawda tutaj niepotrzebnie, no ale pozostałe już będą potrzebne. To oczywiście za każdym razem jest ta sama 1/7, bo żadna z tych liczb nie jest preferowana. Każda ma takie samo prawdopodobieństwo wyjęcia z tego zbioru. I teraz, tutaj mamy 4 liczby spośród, uwaga, 6, bo już jedna została, ta trójka została wyciągnięta. Tutaj piątkę wyciągnęliśmy, więc mamy 4 dobre spośród 6, a tutaj mamy 5 dobrych spośród 6. Korzystamy teraz ze wzoru na prawdopodobieństwo całkowite. Mówiąc mniej formalnie, z góry na dół mnożymy, a z lewej na prawo te iloczyny będziemy dodawać. Tylko pomijamy ten iloczyn równy 0. Zaczynamy od drugiej ścieżki, to jest 1/7 razy 4/6. Nie skracamy, nie opłaca się. Plus 1/7 razy ponownie 4/6. Dodać 1/7 razy 5/6. Ponieważ tutaj się nic nie da skrócić, więc tutaj też nie skracamy, aby nie tracić wspólnego mianownika. Nawet możemy 1/7 wyłączyć przed nawias. W nawiasie dostaniemy 4/6 plus 4/6 plus 5/6. To by dawało w nawiasie 13/6, więc prawdopodobieństwo jest równe 1/7 razy 13/6, oczywiście 13/42. Tak na pierwszy rzut oka zadanie jest trudne, aż 4 punkty, treść dosyć skomplikowana, więc spokojnie należy ją przeczytać za 2, może nawet 3 razy, no i nanosimy to, co odczytujemy na obrazek. Wiemy, że odcinek BC jest taki sam jak odcinek AC, czyli
Mamy tutaj trójkąt równoramienny z klasyczną podstawą AB i z wierzchołkiem C. Znamy również promień małego okręgu, tego okręgu ze środkiem w punkcie C, to jest trójka. No i tyle. Tutaj jeszcze możemy zaznaczyć promień tego średniego okręgu ze środkiem w punkcie B. Również tutaj mamy ten promień. No i uwaga, tu jest 3 plus R, a tu jest 3 plus R. Czyli jeszcze wiemy, że to R jest w tym miejscu. No tak, ale my mamy wyznaczyć długość odcinka AB i to jest to R plus jeszcze taki tutaj mały kawałeczek. Razem niech to będzie X. Czy to już jest wszystko? No jeszcze nie, bo wiemy, że te średnie okręgi są nie tylko styczne między sobą, ale są jeszcze styczne do tego dużego okręgu. A to oznacza, że możemy narysować promień z punktu A, ze środka dużego okręgu, przez punkt B do punktu styczności i ponownie przez punkt C do punktu styczności. No i to są równej długości odcinki, to są przecież promienie tego dużego okręgu. To co tutaj mamy? Dorzuciliśmy R, a tutaj dorzuciliśmy jeszcze jedną trójkę. Czyli tak, to jest równe temu, ale z jednej strony mamy naszego x, to już nie jest ważne, naszego x plus r, a z drugiej strony to my mamy r plus 3 plus 3. No to już jest rozwiązanie zadania, bo przecież do AB, jeszcze raz, dokładamy r i to jest to samo, co do r dokładamy 3 i 3, czyli dokładamy 6. Mamy redukcję, no i wyszło. Długość odcinka AB to po prostu 6. Okazuje się, że wynik jest osiągalny bardzo szybko, no ale nie tak łatwo na to wpaść. Przed nami zadanie z geometrii analitycznej aż za 5 punktów, ale widać, że pracy też będzie sporo, ponieważ aby obliczyć pole oraz obwód trapezu, potrzebne będą obie podstawy, wysokość i jeszcze długość ramienia trapezu. No nic, zaczynamy oczywiście od obrazka, bo być może coś da się z niego odczytać. Punkt A tutaj, punkt B jest w tym miejscu. No i już miła niespodzianka, ponieważ jedna z podstaw tego trapezu, odcinek AB, przechodzi przez punkty kratowe wzdłuż przekątnych kratek. I od razu punkt D, co daje nam, jak na dłoni, ramię AD. Od razu możemy podać długość tego ramienia, ponieważ mamy tutaj 1 na 6, więc stwierdzenia Pitagorasa mamy 1 do kwadratu plus 6 do kwadratu, co daje 37, więc długość odcinka AD wynosi pierwiastek z 37. No i teraz zastanówmy się, czy nie jesteśmy w stanie na tym obrazku namierzyć punktu C. Okazuje się, że normalnie to mamy takie dwa trapezy równoramienne, ponieważ równoległo bok to jest trapez równoramienny. No ale tutaj na szczęście ten przypadek jest wykluczony, więc pozostaje nam taki klasyczny przypadek trapezu równoramiennego, takiego trapezu, który ma oś symetrii. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać, tylko może dla ułatwienia obróćmy ten obrazek. I teraz tak, skoro to ma być trapez z osią symetrii, no to zobaczmy, jak z punktu A przechodzimy do punktu D. 1 w dół, tak pod kątem 45 stopni, no i 6 w górę. Powtarzamy to z tego punktu. 1 w dół, ale w lewo i 6, 2, 4, 6 w górę. No to przecież widać, gdzie trafimy. To będzie ten punkt. No i faktycznie, jak połączymy go z punktem D, to wychodzi elegancki trapez równoramienny z osią symetrii. Mamy już punkt C. To będzie punkt o współrzędnych 1,4. I tak na dobrą sprawę zauważmy, że my już wszystko możemy podać, obliczyć. Przecież tutaj widać wyraźnie, że dolna podstawa ma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pierwiastków z 2, taką długość. Górna podstawa ma długość 2 pierwiastki z 2. Wysokość z tego punktu ma 1, 2 i pół pierwiastka z 2, natomiast długość ramienia, no to jest długość przekątnej prostokąta o wymiarach 1 na 6, więc 1 do kwadratu plus 6 do kwadratu daje 37, wkładamy to pod pierwiastek i mamy długość ramienia.
Także wszystko możemy już podstawić do wzoru na pole i obwód. Ale teraz oczywiście wyznaczymy to wszystko porządnie, analitycznie. To jest takie czyste rzemiosło, co nie znaczy, że zwalnia nas to od myślenia. Wprost przeciwnie. Okazuje się bowiem, że dosyć kłopotliwe wyznaczenie punktu C w ogóle nie jest potrzebne. Możemy wykorzystać to, że ta figura ma oś symetrii. Po kolei, na początek wyznaczymy równanie prostej AB. Następnie wyznaczymy równanie prostej prostopadłej do AB przechodzącej przez punkt D. Jak już będziemy mieć oba równania, to z układu tych równań wyznaczymy bardzo ważny punkt E, mianowicie punkt przecięcia obu prostych. I od tego momentu wszystko już jest proste, bo mając punkt E mamy wysokość trapezu i co ważniejsze, możemy też poznać długość górnej podstawy, właśnie bez wyznaczania punktu C. Chodzi o to, że jeśli od długości dolnej podstawy A odejmiemy podwojoną długość odcinka AE, no to dostaniemy długość górnej podstawy, czyli to klasyczne B. Pozostanie jeszcze do wyznaczenia długość ramienia, niech to będzie małe c. No i to możemy uzyskać, tak jak już wspomniałem, z tego prostokąta złożonego z sześciu kratek, albo po prostu ze wzoru na długość odcinka AD, ale też możemy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta AED. Wszystko jedno. No to zabieramy się za robotę. Na początek współczynnik kierunkowy prostej AB. Uwaga, ten wzór jest bardzo ważny, a nie ma go w wybranych wzorach matematycznych. Klasycznie pion dzielony przez poziom różnica y-ów, yb minus ya, różnica drugich współrzędnych, pionowa różnica między tymi punktami i to dzielimy przez taką poziomą różnicę, czyli różnicę x-ów, ale ta sama kolejność xb minus xa. To łatwo jest osiągalne, jeśli podpiszemy punkt A na przykład pod punktem B albo na odwrót, minus 2 i tutaj minus 4 i po prostu z góry na dół klasycznie odejmujemy. 5 minus minus 4 to jest oczywiście 9, 7 minus minus 2 to też jest 9. Pionowe 9, poziome 9 to pionowe 9, dzielimy przez poziome 9, no i dostaniemy jedynkę. Od razu widać tę jedynkę. 1 w prawo to nie jest ta jedynka. I teraz 1 w górę to jest współczynnik kierunkowy równy 1. To od razu napiszmy równanie prostej AB. Korzystamy z tego bardzo ważnego wzoru. I tak, tutaj w miejsce A podstawiamy jedynkę, więc nie musimy pisać tej jedynki. W ogóle nawias jest niepotrzebny. X minus i teraz albo punkt A, albo punkt B, którykolwiek z punktów leżących na tej prostej, to może punkt B. Odejmujemy siódemkę i na końcu, już za tym nawiasem, którego nie napisałem, dodajemy YB, czyli dodajemy piątkę. To samo uzyskamy, gdybyśmy podstawili punkt A oczywiście. Dostaniemy X minus 2, czyli bardzo łatwo można to sprawdzić. Faktycznie minus dwójka jest punktem przecięcia prostej z osią Y-ów. Wszystko się zgadza. Przechodzimy do drugiego punktu naszego planu, czyli do wyznaczenia równania prostej DE, prostej prostopadłej przechodzącej przez punkt D, prostopadłej do AB. Powiedzmy, niech ona się nazywa L i współczynnik kierunkowy tej prostej prostopadłej do AB to oczywiście minus 1 podzielony przez współczynnik kierunkowy prostej AB. Wiadoma sprawa. To by dawało minus 1. No i widać to. 1 w prawo i minus 1 w pionie faktycznie się zgadza. I teraz prosta L ma następujące równanie. To jest Y równe, ta minus 1, czyli minus przed nawiasem. I teraz od x odejmujemy pierwszą współrzędną punktu D. Czyli odejmujemy minus 1. Na końcu dopisujemy drugą współrzędną punktu D, czyli dodajemy dwójkę. To nam daje natychmiast równanie prostej L. Y jest równe, uwaga, minus x, za chwilę minus 1, ale plus 2, czyli Y jest równe minus x plus 1. To od razu możemy podpisać tutaj na dole równanie prostej AB, czyli x minus 2 i mamy układ równań, którego rozwiązanie daje nam współrzędne punktu przecięcia obu prostych, czyli współrzędne punktu E.
Co możemy z tym zrobić? No, lewe strony są takie same, więc prawe też mogą być porównane, ale jeśli ja odejmę stronami, albo nie, może dodam jednak, dodam stronami te dwa równania, to tak, y plus y daje nam 2y, a tutaj minus x plus x zniknie. Taka metoda przeciwnych współczynników. A tutaj dostaniemy 1 dodać minus 2, czyli jednak będzie odejmowanie 1 minus 2, czyli minus 1. To by dawało y, uwaga, równego minus 1 druga. Podstawmy to, tutaj chcemy x obliczyć tu, w to miejsce. Tu jest minus 1 druga. Jeszcze przerzućmy dwójkę. Minus 1 druga plus 2 to by dawało plus 3 drugie, plus 1,5. X jest równe 1,5, czyli x może 3 drugie. I to jest para współrzędnych x, y punktu E. Czyli punkt E w tej kolejności najpierw 3 drugie, a potem minus 1 druga. Spójrzmy na obrazek, czy wszystko się zgadza. 3 drugie, 1,5 i minus 1 druga. Widać, że pasuje. Wyznaczamy teraz wysokość naszego trapezu, czyli długość odcinka DE. Jak to zrobimy? No, chyba tym razem wykorzystamy grzecznie wzór. Mamy pierwiastek i pod tym pierwiastkiem będzie suma kwadratów różnic współrzędnych. W pierwszym przypadku od XE odejmujemy XD. XE, no to było 3 drugie, od 3 drugich odejmujemy pierwszą współrzędną punktu D, czyli odejmujemy minus 1, więc dodajemy 1 i to podnosimy do kwadratu. Teraz to samo robimy z drugimi współrzędnymi. Od drugiej współrzędnej punktu E, czyli od minus 1 drugiej, odejmujemy drugą współrzędną punktu D, czyli odejmujemy dwójkę i to podnosimy do kwadratu. Całość mamy jeszcze pod pierwiastkiem. Teraz uwaga, abyśmy się tutaj nie wpuścili w niepotrzebne rachunki. Spójrzmy, mamy tutaj 3 drugie plus 1, to by dawało 2,5, takie 5 drugich, a tutaj będzie minus 2,5, czyli minus 5 drugich. Tylko że my to podnosimy do kwadratu, więc czy w nawiasie mamy plus 5 drugich, czy minus 5 drugich, to na jedno wyjdzie. Mamy 5 drugich, powiedzmy, w nawiasie podniesione do kwadratu, dodane jeszcze raz do czegoś takiego samego, więc po prostu podwojone. No i teraz możemy już zapisać, że w tej sytuacji h to jest osobno pierwiastek z liczby podniesionej do kwadratu, no to właśnie jest ta liczba. To trzeba liczyć sprytnie. I mnożymy to przez pierwiastek z dwójki. To pozostanie, no i dobrze, że pozostało, bo od początku było jasne. 1, 2 i pół pierwiastka z dwójki. Czyli mamy już wysokość, a teraz wyznaczamy tego x-a, czyli długość odcinka e' B i odcinka AE. No to korzystamy ze wzoru na długość odcinka AE, bo tutaj mamy obie współrzędne. To by dawało w pierwszym nawiasie 3 drugie, pierwsza współrzędna punktu E minus pierwsza współrzędna punktu A minus minus 2, więc jednak plus 2 do kwadratu dodać w drugim nawiasie. Druga współrzędna punktu E, czyli minus 1 druga, odjąć druga współrzędna punktu A, czyli plus 4 do kwadratu. I tutaj będziemy tak samo sprytni jak przed chwilą. Przecież w nawiasie mamy 1,5 i 2, czyli 3,5 do kwadratu, a tutaj też 3,5 do kwadratu, więc my tutaj mamy 3,5, to jest 7 drugich. Podniesione do kwadratu i podwojone. I to by dawało 7 drugich przed pierwiastkiem razy pierwiastek z dwójki. 3,5 pierwiastka z dwójki. Zobaczmy. 1, 2, 3,5 pierwiastka z dwójki. Zgadza się. Teraz wyznaczmy długość tej dłuższej podstawy trapezu, czyli długość odcinka AB.
Już nie będziemy po raz kolejny korzystać z tego wzoru z pierwiastkiem, tylko sprytnie zauważymy, że odcinek AB jest przeciwprostokątną w trójkącie prostokątnym równoramiennym. To są te dwie dziewiątki. Czyli jeszcze inaczej, to jest przekątna kwadratu o boku długości 9, więc ta przekątna ma długość 9 razy pierwiastek z dwójki. To nam daje B, czyli długość tej krótszej podstawy trapezu, jak już wspomniałem, bez wiedzy o wierzchołku C, po prostu A minus 2 razy X. Korzystamy z symetrii tego trapezu. Od A, czyli od 9 pierwiastków z dwójki, odejmujemy podwojenie tej liczby, czyli odejmujemy 7 pierwiastków z dwójki. 9 minus 7 to 2, więc dostaniemy 2 pierwiastki z dwójki, co elegancko widać na tym obrazku. To jeszcze jeden parametr naszego trapezu, czyli małe c, długość ramienia. Najlepiej jest skorzystać z stwierdzenia Pitagorasa dla takiego trójkąta prostokątnego. Mamy c do kwadratu to 1 do kwadratu plus 6 do kwadratu. To by dawało pierwiastek z 1 plus 36, czyli dostaniemy pierwiastek z 37. Nic mądrego z tym już nie zrobimy. Także mamy wszystkie parametry, podstawiamy teraz do odpowiednich wzorów. Najpierw pole, wiadomo, A plus B dzielone przez 2 razy wysokość. A plus B, 9 pierwiastków z dwójki plus 2 pierwiastki z dwójki to jest 11 pierwiastków z dwójki, co dzielimy przez 2 i mnożymy przez 5 drugich razy pierwiastek z dwójki. To może tak, 5 pierwiastków z dwójki dzielone przez 2 i uwaga, pierwiastek z dwójki razy pierwiastek z dwójki to jest 2, więc mamy skrócenie i pozostanie 11 razy 5, więc 55 podzielone przez 2. 27 i 1 druga. Pole trapezu już mamy. To teraz obwód, czyli niech to będzie powiedzmy L. To jest tak, A plus B, obie podstawy, plus 2 ramiona, czyli A plus B, 11 pierwiastków z dwójki, dodać 2 pierwiastki z 37. Nic z tym już nie zrobimy, to jest ostateczna postać. Zaczynamy od w miarę starannego rysunku. Dobry rysunek to podstawa w takim zadaniu. I może na razie nie rysujmy tych niewidocznych, zakrytych krawędzi, tylko skupmy się na tym, co widać na wierzchu tej bryły. Mamy wyznaczyć pole powierzchni bocznej, więc ważne będą te dwa trójkąty. No i to są oczywiście trójkąty różne, ponieważ w podstawie nie mamy kwadratu. Czyli będziemy wyznaczać wysokości tych trójkątów, takie H1 i jeszcze wysokość drugiego, większego trójkąta. Niech to będzie H2. I teraz zakryte krawędzie, te, które są z tyłu. I ważne odcinki leżące w środku, czyli przekątne, może jedną rysujemy, przekątna podstawy, przekątna prostokąta. Wysokość całej bryły, która jest pod kątem prostym do tej przekątnej. No i jeszcze dwa bardzo ważne odcinki, ten oraz ten. To teraz narysujmy prostokątną podstawę tego ostrosłupa i zastanówmy się, jak dojść do tych ważnych odcinków w tych dwóch trójkątach prostokątnych, bo oczywiście wyznaczymy H1 i H2 korzystając ze stwierdzenia Pitagorasa. To może rozpocznijmy od rozpoznania długości tych dwóch odcinków, tych ważnych odcinków. Ten rysunek sugeruje, że to są odcinki o długości równej połowie długości boków tego prostokąta. Wygląda na to, że punkt O po prostu jest punktem przecięcia przekątnych prostokąta z podstawy. I tak jest faktycznie. Z czego to wynika? Tu jest taka informacja. Każda krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem, pod takim samym kątem 30 stopni. A to oznacza, że trójkąt AOS, trójkąt prostokątny, ma takie same kąty jak trójkąt BOS i dalej COS i jeszcze DOS. To są trójkąty o takich samych kątach,
czyli podobne. No ale one mają wspólną wysokość OS. Jeden bok jest wspólny, czyli to są trójkąty przystające i mają takie same długości boków. Więc już wiemy, że te krawędzie boczne mają identyczne długości, ale jeszcze wiemy, że te odcinki w podstawie od wierzchołków prostokąta do spodka wysokości też mają takie same długości. To oznacza, że faktycznie punkt O leży tam, gdzie trzeba. No i odcinek OE ma długość równą połowie długości odcinka DC i analogicznie odcinek OF ma długość równą połowie długości odcinka AD. To teraz wykorzystamy te dwie informacje. Z jednej strony wiemy, że stosunek jest równy 2 do 3, a z drugiej strony znamy pole. To tak, jak tutaj mamy 2 do 3, więc możemy przyjąć, że długość odcinka AD to jest 2 razy pewna dodatnia liczba x, no i analogicznie odcinek DC ma długość 3 razy ta sama dodatnia liczba x. Stosunek długości to 2x dzielone przez 3x, po skróceniu x dostaniemy 2 trzecie. I teraz pole. Mamy 2x pomnożone przez 3x, jak to pole prostokąta, równe na pewno 6x do kwadratu, no i wiemy, że to jest 24 cm kwadratowe. Może nie piszmy wszędzie tych centymetrów kwadratowych, ale pamiętajmy, żeby te centymetry kwadratowe potem użyć do odpowiedzi. Co to oznacza? X do kwadratu to musi być czwórka, czyli x jako dodatnia liczba to musi być dwójka, oczywiście w centymetrach. X to jest dwójka. I to by oznaczało, że tutaj mamy 6, no jest miejsce, to napiszmy 6 cm, a tutaj dostaniemy 2 razy 2, czyli 4 cm. 4 cm pomnożone przez 6 cm daje 24 cm kwadratowe. Zauważmy, że od tego momentu rozwiązanie jest już proste. Wiemy, że tutaj mamy 3 cm, tutaj mamy 2 cm, więc bez problemu wyznaczymy długość odcinka AO, tylko że odcinek AO występuje w bardzo ważnym trójkącie. To jest trójkąt charakterystyczny. Tutaj mamy kąt prosty. Tutaj mamy 30 stopni, więc doskonale znamy stosunki boków tego trójkąta. Nam będzie potrzebny ten bok. Dlaczego? Poznając ten bok i ten bok, wyznaczymy H2 i podobnie, znając ten bok, wyznaczymy H1. To przystępujemy do roboty, korzystamy z trójkąta prostokątnego AFO. To by oznaczało, że długość odcinka AO, długość przeciwprostokątnej w tym trójkącie dostaniemy, wkładając pod pierwiastek sumę kwadratów tych liczb. 3 do kwadratu plus 2 do kwadratu, 9 plus 4 daje 13. No i to pod pierwiastkiem. Mamy pierwiastek z 13 tutaj i teraz szybciutko narysujmy ten ważny trójkąt, trójkąt charakterystyczny, który pozwoli nam wyznaczyć długość wysokości H. Tutaj mamy O, tutaj mamy S, kąt prosty, no i tutaj oczywiście kąt 30 stopni. Właśnie dowiedzieliśmy się, że tutaj mamy pierwiastek z 13. Jakie mamy tutaj przejście? W tę stronę to my mnożymy przez pierwiastek z trójki, no to w tę stronę będziemy dzielić przez pierwiastek z trójki. To by oznaczało, że H to jest pierwiastek z 13 podzielony przez pierwiastek z trójki. Możemy to zapisać pod jednym pierwiastkiem, pierwiastek z 13 trzecich. To teraz zajmujemy się trójkątem OES, aby wyznaczyć H1. Mamy zatem taką samą wysokość. No i tutaj nie znamy przeciwprostokątnej, to jest to samo. Tu jest kąt prosty, O, E, S. No i dobrze wiemy, że od O do E to my mamy taką samą trójeczkę jak od A do F, oczywiście w centymetrach. No i tak, stwierdzenia Pitagorasa to H1 do kwadratu to jest to do kwadratu plus to do kwadratu. Czyli po spierwiastkowaniu dostaniemy pierwiastek kwadratowy. I tak, to do kwadratu to jest 9, dodać to do kwadratu, pierwiastek zniknie, dodać 13 trzecich. Sprowadzamy do wspólnego mianownika tę dziewiątkę, więc to będzie 27 trzecich.
Ale 27 plus 13 daje 40, więc mamy pierwiastek już może osobno z 40 dzielone przez pierwiastek z trójki. To by dawało przede wszystkim 4 razy 10. Dwa pierwiastki z dziesiątki jeszcze dzielone przez pierwiastek z trójki. Może tak na koniec uwolnimy mianownik od niewymierności. Czyli rozszerzamy to wyrażenie przez pierwiastek z trójki. Na górze dostaniemy 2 razy pierwiastek z dziesiątki razy pierwiastek z trójki, czyli pierwiastek z 30, a na dole dostaniemy zwykłe 3. To teraz zajmujemy się trójkątem FOS. Jakaś przybliżona sytuacja. Trójkąt oczywiście prostokątny przy wierzchołku O. Mamy kąt prosty. Tu jest S, tu jest F i od F do O to my mamy 2 cm, a wysokość to wiemy, to jest pierwiastek z 13 trzecich. Tak swoją drogą, 13 trzecich to jest 4 z kawałkiem, więc po spierwiastkowaniu będzie nieco więcej niż 2, więc tutaj mamy nieco więcej niż 45 stopni, ale to nie jest potrzebne. My wyznaczamy długość przeciw prostokątnej, korzystamy z twierdzenia Pitagorasa, więc już po spierwiastkowaniu dostaniemy tutaj analogicznie 2 do kwadratu 4 plus 13 trzecich. Po sprowadzeniu do wspólnego mianownika dostaniemy 12 trzecich plus 13 trzecich, czyli dostaniemy 25, o bardzo dobrze, trzecich. To by oznaczało, że mamy tutaj 5 na górze, pierwiastek z trójki na dole, czyli po uwolnieniu mianownika od niewymierności 5 pierwiastków z 3 dzielone przez 3. Mamy już wszystko, co trzeba i obliczamy pole powierzchni bocznej. Uwaga, dwa mniejsze trójkąty i dwa większe. No więc dobrze, niech będzie formalnie 2 razy i teraz pole mniejszego trójkąta. 1/2 razy BC. BC to, my już to wiemy, to jest to samo co AD, czyli 4, wszystko w centymetrach. Razy wysokość H1, czyli 2 pierwiastki z 30 dzielone przez 3. Do tego dodajemy dwa trójkąty, dwa pola większych trójkątów, czyli 1/2 razy podstawa to będzie 6, razy wysokość H2 to będzie 5 razy pierwiastek z trójki dzielone przez 3. Tu mamy natychmiastowe skrócenie, tutaj już nic. A tutaj oprócz dwójek jeszcze możemy skrócić przez 3, więc dostaniemy 2 razy 5. Czyli w ostatecznej wersji to pole powierzchni bocznej to jest, tu jest 8 razy pierwiastek z 30 dzielone przez 3 dodać, a tutaj będzie po prostu 10 pierwiastków z 3. I teraz, skoro chcę dopisać centymetry kwadratowe, to albo przy każdym składniku, albo zamykamy to w nawias i dopisujemy jeden raz na końcu.